Witam wszystkich serdecznie. Rozmawialiśmy z jedną siostrą w tym tygodniu i mówiłem, że bardziej tak ostatnio trafiają do mnie takie wykłady dotyczące życia chrześcijańskiego, takie dotyczące rozwoju charakteru naszego, ale że mam taką potrzebę przygotować wykład, który jest jakby odwrotnością tego, bo jest taką analizą doktrynalną. Jest to temat taki, w którym będzie bardzo dużo wersetów do przeczytania i zanotowania. No i ta siostra powiedziała, rób to, co czujesz. Także zrzucam winę po części na tę siostrę, bo temat wskrzeszenie i zmartwychwstanie niesprawiedliwych. Wskrzeszenie i zmartwychwstanie niesprawiedliwych. O tym, że coś takiego będzie miało miejsce, zaświadcza apostoł Paweł. Gdy mówi, mamy to zapisane w Dziejach Apostolskich, 24 rozdział, werset 15, Dzieje 24:15. Mam nadzieję, iż będzie zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych, jak i niesprawiedliwych. Ale w tym temacie rozróżniam dwie sprawy. Wskrzeszenie i zmartwychwstanie. I to nie jest w tym wypadku masło maślane, czyli nie jest to samo powtórzone po prostu innym słowem. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć, czym się różni biblijne wskrzeszenie, biblijne zmartwychwstanie, kiedy będą wskrzeszeni, a kiedy zmartwychwstaną niesprawiedliwi i czy wszyscy w ogóle niesprawiedliwi zmartwychwstaną, no to zapraszam do wysłuchania i do rozważenia tego tematu. Bo najczęściej, kiedy myślimy o zmartwychwstaniu i pytamy chrześcijan o zmartwychwstanie, odpowiedzą, czy odpowiadamy, że to jest obudzenie do śmierci. I ci, którzy znają Biblię, podadzą kilka przykładów. Na przykład Łazarz, córka Jaira, syn pewnej wdowy w miejscowości Nain. Kilka wskrzeszeń było też w Starym Testamencie. Prorocy też wskrzeszali pewne osoby. Ale w takim ściśle biblijnym znaczeniu to nie były zmartwychwstania. A przynajmniej nie były w pełnym znaczeniu tego słowa. Dlaczego to nie były pełne zmartwychwstania? Ponieważ gdyby były, to pełne zmartwychwstania, w tym pełnym biblijnym znaczeniu, to Biblia by przeczyła sama sobie. Bo apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, rozdział 26, werset 22, Dzieje 26-22, stwierdza, ale dzięki pomocy Boga żyje do dzisiaj, dając świadectwo małym i wielkim, nic nie mówiąc oprócz tego, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że nastąpi, że Chrystus ma cierpieć, jako pierwszy zmartwychwstać i zwiastować światłość temu ludowi i poganom. I Żydom i poganom. Chrystus ma jako pierwszy zmartwychwstać. No ten werset mówi to już, że on jako pierwszy zmartwychwstał. Inne wersety Pisma Świętego to potwierdzają. Czyli musi być jakaś dosyć spora różnica między tym, co się stało z Łazarzem, a tym, co się stało z Jezusem. I co ciekawe, ma to swoje odzwierciedlenie w Grece, w języku greckim. Bo kiedy czytamy o wskrzeszeniu, o obudzeniu umarłych, słownikowo byśmy powiedzieli wprawieniu na nowo w ruch mechanizmu życia. Czyli że mechanizm jest zatrzymany, jest uruchomiony z powrotem, jak komputer powiedzmy, to tak jak w przypadku właśnie Łazarza, to Biblia używa takiego słowa egersis. To może właśnie znaczyć ponowne uruchomienie procesów życiowych. A kiedy chodzi o takie ponowne powstanie, ale powstanie do doskonałości, do utraconego jakiegoś stanu, to już jest słowo używane inne, anastazis. I nie chciałbym tego tak gołosłownie mówić, więc zobaczmy kilka przykładów. Ewangelia według Jana, rozdział 12, werset 1.
Jana 12:1. Na 6 dni przed Paską Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Słowo wskrzesił to jest w grece egeiro, czyli czasownik od tego rzeczownika, egerzis, egeiro. W konkordancji, jakby ktoś szukał, 1453 w tej konkordancji Stronga. I Jezus obudził Łazarza, wskrzesił go, on się ocknął, ale to nie znaczy, że Łazarz stanął jakby do życia wiecznego, że też stał się w tym momencie doskonały. Łazarz dalej żył i po pewnym czasie umarł. To samo dotknęło inne te osoby, które Jezus wskrzesił. Ewangelia Łukasza, rozdział 7, wersety 14 i 15. Łukasza 7, 14. To jest pogrzeb właśnie w tej miejscowości Nain. Tam wszyscy opłakiwali syna pewnej kobiety, no ona była wdową, była w trudnej sytuacji. I czytamy, potem Jezus przystąpił, dotknął się mar, to inne tłumaczenie, dotknął trumny, powiedzmy dotknął trumny, a ci, którzy ją nieśli, stanęli i rzekł, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. A zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. No Jezus oddał tego młodzieńca swojej matce i słowo wstań, znowu w grece, egerzis, egeiro, powstań, obudź się, ocknij się, tak można powiedzieć. Więc może jeszcze jeden taki przykład, to będzie córka Jaira i słynne słowa Pana Jezusa. Mamy to u Łukasza znowu, następny rozdział, ktoś ma otwarte, to rozdział 8, od wersetu 52. Też znana historia, zmarła dziewczynka, cała miejscowość żyła tym, smucą się i czytamy, wszyscy płakali, żałowali jej. Lecz Jezus rzekł, nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I czytamy następny werset i wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. On zaś ujął ją za rękę i rzekł głośno, dziewczynko, wstań. Duch jej powrócił i zaraz wstała. Polecił też, aby dano jej jeść. Tutaj słowo wstań, to jest znowu to egeiro. Odnosi się do tego, niech twoje procesy życiowe uruchomią się. Jakby włącz się ponownie do życia. Co ciekawe, Pan Jezus porównuje śmierć i sen. I w tej sytuacji z tą dziewczynką i w sytuacji Łazarza. Tam też uczniowie pytają o tego Łazarza. Jezus mówi, on śpi. No, śpi, to się ze snu obudzi, tak? No, to znaczy tak, śpi, no to będzie zdrowy, pośpi trochę, wstanie. Ale Jezus tutaj mówi o śmierci, czyli o stanie, w którym nie ma żadnego działania, żadnego myślenia, radości, smutku, tak jak w czasie snu, ale takiego snu, no bez marzeń sennych, bez jakichś koszmarów, radości i smutku, tylko takie zupełne, nieświadome spanie. My się spokojnie wieczorem kładziemy do łóżka, zwłaszcza jeżeli jest taki spokój w naszym życiu ze spokojem, bo wiemy też, że rano się obudzimy znowu. Po prostu wierzymy w to, tak? Że rano przyjdzie poranek, słońce, otworzymy oczy i możemy dalej ruszać do naszych działań. A teraz słowo greckie anastasis. Czyli teraz będą wersety, wszystkie poprzednie odnosiły się do egeresis. Teraz anastasis to jest fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 26, werset 23. To jest ten, który już czytaliśmy, że Chrystus ma cierpieć, jako pierwszy zmartwychwstać i zwiastować światłość temu ludowi i pogardę. Więc tutaj już jest anastasis, tutaj już nie jest egerzis, ale to już jest znaczenie ponowne powstanie, podniesienie, żeby uzyskać to anastasis, to pełne zmartwychwstanie,
To już jest konieczne, żeby ktoś przez Boga został uznany, że jest godny tego. Że z jakiegoś powodu stał się godny takiego zmartwychwstania. I na dowód chciałbym podać Ewangelię Łukasza, rozdział 20, wersety 34-36. Jezus rozmawia tam z saduceuszami na temat właśnie zmartwychwstania. Oni zadają mu podchwytliwe pytania, próbują go jakoś przyłapać na błędzie. Jezus mówi, dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy są uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, anastazis, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, nie mogą bowiem więcej umrzeć, bo są równi aniołom i będą dziećmi zmartwychwstania. Oni będą dziećmi anastazis, tego pełnego podniesienia, są dziećmi Bożymi. I wyraźnie z tego fragmentu widać, że będą tacy, którzy okażą się godni zmartwychwstania anastazis. To potwierdza Łukasz w 14 rozdziale, w wersecie 14. Tam nie będę całego czytał, ale tam jest powiedziane, że będą tacy, którzy otrzymają swoją nagrodę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Niektóre przykłady otrzymają nagrodę przez zmartwychwstanie sprawiedliwych. To znaczy już to samo zmartwychwstanie, anastazis, będzie największą nagrodą. Czyli że ktoś jest podniesiony do doskonałości, do życia wiecznego, no to to jest ta odpłata, którą otrzymuje za to, że spełnił pewne oczekiwania, które Bóg założył, aby uzyskać takie zmartwychwstanie. No i pytanie brzmi, bo pytanie, nasz temat dotyczy niesprawiedliwych. Czyli pytanie brzmi, czy każdy niesprawiedliwy zmartwychwstanie? I to bez żadnych jakby starań ze swojej strony. No i odpowiedź moja, oczywiście, że nie. Bo anastazis, pełne zmartwychwstanie, podniesienie jest tylko dla tych, którzy okażą się tego godni. Jeszcze jeden werset, którego tu nie miałem wydrukowanego. To jest w Ewangelii Jana, rozdział 6, werset 40. Jana 6, 40. Słowa naszego Pana. To jest wola tego, który mnie posłał, czyli Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. No nie jest to najszczęśliwsze tłumaczenie. To jest słowo anistemi greckie. Właśnie ja go podniosę w ostatecznym dniu, bo czy ktoś będzie sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy, to Jezus go wskrzesi. Ale tylko tych, którzy tutaj są wymienieni, że którzy zobaczyli w Jezusie tego Zbawiciela i uwierzyli w Niego, ale nie tylko wyznali jednego dnia, tylko trwali w tej wierze, to takich Jezus podniesie wysoko, razem z sobą, do nagrody, od razu do życia wiecznego i do służby w tysiącleciu. Więc to, co mamy obiecane o niesprawiedliwych, to jest to, że oni będą obudzeni albo inaczej wskrzeszeni. Greckie egzis. Po prostu wszyscy wyjdą ze stanu śmierci i wszyscy wejdą jakby na taką drogę zmartwychwstawania. Powstawania, podnoszenia. Znowu zacytujemy bezpośrednio Pana Jezusa. To będzie jego stwierdzenie bardzo znane, bardzo często cytowane. Ewangelia Jana, rozdział 5, wersety 28 i 29. Jana 5, 28. Nasz Pan tłumaczy przyszłość. Mówi, co nastanie. I od razu uprzedza, nie dziwcie się temu. I to jest prawda. To jest to, co mówię, to jest prawda. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. Wszyscy.
Można powiedzieć, wszyscy zostaną egersis. Wszyscy będą wskrzeszeni, by to usłyszeć. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia. Tu mamy greckie anastazy, czyli zmartwychwstanie życia. Podniesieni prosto do życia wiecznego. Ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na sąd. Dziwna sprawa, ale też to drugie, to też anastazis. Na zmartwychwstanie, anastazis, na sąd. Jeszcze do tego wrócę. Trochę to głębiej rozważymy. W każdym razie, co tu widzimy? Mordercy, złodzieje, bezbożni ludzie i ogólnie wszyscy ludzie, którzy są uznani w tym wersecie dla tych, którzy źle czynili, w innych wersetach za niesprawiedliwych, oni wszyscy powstaną na sąd. Powstaną nie dzięki swoim jakimś zasługom. Powstaną tylko z tego powodu, że nasz Pan Jezus umarł za wszystkich ludzi. I wszyscy ludzie z tego skorzystają. Jeżeli umarł za wszystkich, to też za nich, tak? Ale Jezus powiedział, że aby dostąpić pełnego powstania z martwych, aby dostąpić anastazis, trzeba zostać uznanym za godnych. No więc, czy wszyscy tego doświadczą? Nie. Ale wszyscy będą wskrzeszeni. Tam, gdzie czytaliśmy o tym staniu się godnym, też było powiedziane, że stanie się godnymi, aby ich nazywać dzieckiem Bożym, dziećmi Bożymi. No czy właśnie taki morderca, złodziej, który się nie nawrócił, który tak umarł, będzie nazwany dzieckiem Bożym, jak zaraz zostanie wskrzeszony? Nie, on będzie dzieckiem diabła. Mówię tak twardo, ponieważ mamy zapisane w Ewangelii Jana, rozdział 8, werset 44, Jana 8:44. Słowa do tych Żydów, którzy na Jezusa czaili się, chcieli mu zaszkodzić. Jezus mówi, wy jesteście z waszego ojca, diabła, i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. Twarda mowa do nich, ale wiemy, że jest jeszcze jedna sprawa, bo w grobie nie ma przemiany. Jeżeli ktoś z takim charakterem się położył do grobu, to z takim stanie będzie dalej tym samym, kim był wcześniej. Więc jeśli ktoś będzie chciał stać się dzieckiem Bożym, to będzie musiał do tego dojść poprzez pewnego rodzaju sąd albo próbę. W ogóle w tym fragmencie czytanym z Jana 5:29 tam nie ma żadnego przyimka na zmartwychwstanie na sąd. Nie ma na. Jak zajrzymy tam do greki, jest po prostu ci, którzy źle czynili, wyjdą na zmartwychwstanie sądu. Zmartwychwstanie sądu, jeśli mielibyśmy już coś tutaj dodać, moglibyśmy określić to zmartwychwstanie przez sąd, poprzez proces sądowy. To, co jest tu jednak ważniejsze, to jest samo słowo sąd. W grece kryzys, krizis. Więc to słowo nie oznacza tylko wyroku. Mamy słowo greckie, które znaczy wyrok, prima. Jest to słowo, które znaczy rzeczywiście wyrok, koniec. Jest tak albo nie. Ale greckie słowo krizis nie oznacza tego, a przynajmniej nie tylko to, a już na pewno nie oznacza potępienie. Stara Biblia Gdańska mówi, że, nie, że ci, którzy źle czynili, powstaną, zmartwychwstaną na sąd. Uspółcześniona mówi, ci, którzy źle czynili, zmartwychwstaną na potępienie. No, czy to jest współcześnienie, to każdy musi sam sobie odpowiedzieć. W tym wypadku nie. Ja myślę, że w tym wypadku nie. To słowo kryzys znaczy całą sprawę sądową, cały proces sądowy. To się wiąże w Biblii z takimi rzeczami jak pouczenie, ćwiczenie kogoś, czyli doświadczanie, karanie, sprawdzanie, co te kary przynoszą i ostatecznie, jak już przyjdzie koniec tej sprawy, wydanie wyroku. Dlatego w Jana 5:29 jest słowo
Anastazes, bo ten sąd ma umożliwić zmartwychwstanie. On ma pozwolić ludziom, żeby oni powstali do doskonałości. Właśnie drugi list Piotra, rozdział 3, werset 7, on zapowiada ten czas sądu, a werset 8, drugi Piotra 3:8 stwierdza, ale ta jedna rzecz niech wam nie będzie tajna, najmilsi, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Przeczytamy jeszcze inne wersety, które to potwierdzają, ale już z tego jednego możemy wnosić, że proces sądowy potrwa 1000 lat. Czyli tak, wierni naśladowcy Jezusa, ci, którzy osiągnęli świętość w tym życiu, będą sądzić świat, czyli podnosić świat. Będą prowadzić ten proces sądu, będą prowadzić proces jakby zmartwychwstawania ludzkości, anastazis ludzkości, podnoszenia ludzi do utraconego stanu, dźwignięcia ich znowu na poziom doskonałości. I to też nie mówię od siebie, to dwa fragmenty Biblii na ten temat. W jednym z nich, to będzie 1 do Koryntian, rozdział 6, wersety 1 i 2, apostoł Paweł strofuje baśniących się chrześcijan. Zwłaszcza tych, którzy się jedni drugich wysyłali do świeckiego sądu. I mówi do nich tak, 1 Koryntian 6:1. Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych zamiast u świętych? Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat ma być przez was sądzony, to czy nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? To uznał apostoł Paweł, że to były jakieś błahe sprawy, o które chciano się jakoś procesować przed ludźmi świeckimi. A przecież święci będą sędziami świata. I drugi fragment z listu do Hebrajczyków, do Żydów, 11:40. Żydów 11:40. Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego. To apostoł Paweł mówi do wiernych, do oblubienicy wybieranej w tym czasie. Dla nas coś lepszego, aby oni, czyli pozostali zmarli, no tutaj szczególnie była mowa o świętych Starego Testamentu, ale wszyscy pozostali zmarli, aby oni nie stali się doskonali bez nas. Czyli widać, że święci nie będą tylko sędziami świata po to, żeby świat potępić, żeby wygłosić wyrok zniszczenia wszystkich, ale po to, żeby przyprowadzić innych do doskonałości, żeby oni bez nas, żeby oni z nami jakby stali się doskonałymi, zostali podniesieni. A że takie podniesienie dla niektórych niesprawiedliwych jest możliwe, no to już widzimy z podstawowego wersetu, który czytaliśmy na początku. No bo Dzieje 24:15, tam była myśl, że to jest nadzieją apostoła Pawła. Mówi, mam nadzieję, że będzie zmartwychwstanie, będzie anastazis sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Paweł nie życzył nikomu wskrzeszenia i potem jakiegoś torturowania albo jakiegoś karania i zniszczenia. Paweł nie miał takich nadziei dla innych ludzi. Widać to już z jego listu do Rzymian. Rzymian 9 rozdział, werset 3. List do Rzymian 9:3. Tam apostoł Paweł stwierdza, że o swoich niewierzących rodakach, o Żydach, którzy jego prześladowali, on mówi, pragnąłbym bowiem sam być odłączony od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała. Czyli on czekał z nadzieją na czasy Mesjasza, na czasy, kiedy Żydzi i poganie wyjdą z grobów i wejdą na drogę świętości. Izajasz mówił o takiej drodze świętości, która dopiero w przyszłości ma zostać otworzona. Ta droga świętości, te różne doświadczenia po drodze, to podniesie przynajmniej niektórych niesprawiedliwych do sprawiedliwości, do doskonałości.
I o tym właśnie czytaliśmy u Jana 5:29. Jako zmartwychwstaniu sądu. Zmartwychwstaniu przez sąd. Jakby ci niesprawiedliwi, którzy będą posłuszni panowaniu Chrystusa, którzy z serca oddadzą się Jemu, staną do doskonałości, ale nie od razu, tylko przez trwający sąd. Czasami to się określa proces resocjalizacji, a tu jako badacze Pisma Świętego najczęściej używamy słowo restytucja. No ale to nie ma być tylko takie słowo, które się mówi, tylko ono coś znaczy, tak? Restytucja, ponowne jakby, jak to powiedzieć? Teraz wyjdzie, że nie wiem, czym jest restytucja. Restytucja, przywrócenie do stanu świetności, tak? Można nawet zrestytuować budynek. I restytucję sfinansował, można powiedzieć, jakaś tam organizacja na przykład, tak? Może być restytucja zwierząt w lesie. Jeżeli zostały wybite zwierzęta, no sprowadzono tam nowe osobniki, tak? I restytuuje się stado. Powraca do dawnej utraconej świetności. No, jakby na to nie patrzeć, to spodziewam się takiego właśnie czasu. Takiego czasu odrodzenia ludzkości. Te rozważania dotychczasowe prowadzą nas do głównego jakby fragmentu Biblii o zmartwychwstaniu. Który by to był? Może ktoś powie. Który to może być? Rozdział Biblii o zmartwychwstaniu szczególnie. To jest drugi rozdział. 15 rozdział pierwszego listu. Tak, to może otwórzmy sobie ten rozdział. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Wersety szczególnie nas interesują 22 i 23. Znowu trochę zagadka, znowu trochę myślenia. Jak bowiem Panowie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożywieni będą, ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon. Potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego obecności. No i wszyscy patrzą, jeżeli ktoś patrzy w Biblię, to widzi, że ja coś inaczej tu czytam, bo pewnie w większości w czasie Jego przyjścia. No, stosuję tę definicję paruzji, bo to jest greckie słowo paruzja, obecność. No, ono lepiej jakby mu odpowiada, że ktoś przyszedł i jest gdzieś. Jest gdzieś obecny. Nie sam moment, że przyszedłem, to nie jest dokładnie to. Więc to taka krótka dygresja. Warto zauważyć to, że cały ten fragment jest w czasie przyszłym. Zostaną ożywieni. I potem Chrystus zostanie ożywiony. No o co tu chodzi, tak? Bo apostoł Paweł te słowa pisze 25 lat, może 30 lat po śmierci Jezusa. I po zmartwychwstaniu Jezusa. To jest właśnie ciekawe w tym rozdziale, jest to takie zagadkowe, bo kiedy czytamy werset 20, to on mówi o Chrystusie, że Chrystus zmartwychwstał i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli w czasie przeszłym. Czyli to jest mowa o Jezusie, ale w wersecie 22 już Paweł mówi jakby o pełnym Chrystusie, o ciele Chrystusowym, którego głową jest Jezus. I tu może to się wydawać dziwne, trudne, niezrozumiałe, ale postaram się to zdanie trochę wyjaśnić. Chrystus to jest słowo, które znaczy ten pomazany, ten namaszczony pomazaniec, można powiedzieć, w Izraelu, w Judzie. Królowie, kapłani byli namaszczani na swój urząd. Byli pomazywani olejem, no już nie będziemy w to szczegóły wchodzić, tylko tyle, że wiemy, że to się stosuje do Pana Jezusa. To możemy powiedzieć na 100%. Mamy Dzieje Apostolskie, rozdział 10, Dzieje, rozdział 10, werset 38.
Widzimy też, kto będzie tym namaszczającym. Jest powiedziane, Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiał wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. No i widzimy, Jezus namaszczony. Ale czy tylko Jezus był namaszczony? No nie. W dniu Pięćdziesiątnicy 3000 osób trzymało Ducha Świętego, namaszczenie Duchem Świętym. Później także z pogan, Korneliusz, jego rodzina, wielu innych, zostali namaszczeni Duchem Świętym. Jak czytamy w 1 do Koryntian, rozdział 12, werset 12, mamy jakby rozwikłanie zagadki, o co chodzi z tym namaszczeniem Chrystusa. Bo apostoł Paweł mówi tak, 1 do Koryntian 12, 12, jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki są z jednego ciała, choć jest ich wiele, to są jednym ciałem, tak i Chrystus. Ciało ludzkie się składa z wielu części, tak? Różne układy, kości, mięśnie i tak dalej. Ręce, nogi, oczy, uszy. I mówi apostoł Paweł, podobnie Chrystus. Podobnie ten pomazany. On jest ciałem składającym się z wielu członków. Ten sam rozdział, 1 Koryntian 12, werset 27. Wy jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. Ten werset mówi do tych biernych z tego okresu czasu. Wy jesteście ciałem Chrystusa. Jezus to jest głowa, to jest wasz wódz, to jest Pan waszego zbawienia, a wy tworzycie grupę namaszczoną. Jego ciało, tych, którzy też otrzymali Ducha Świętego, też zostali namaszczeni na królów i kapłanów z Jezusem. I to jeszcze potwierdzę też wersetem, ale kiedy w tym 1 do Koryntian 15, 23, przepraszam, że tak skaczemy dużo, ale kiedy tu jest mowa o tym, że Chrystus zostanie ożywiony jako pierwszy w czasie przyszłym, to jest mowa właśnie o świętych, o najwierniejszych, o ciele Chrystusa. No i objawienie, 20 rozdział, werset 6, to myślę już tak nam wprost to potwierdzi. Objawienie według świętego Jana, rozdział 20, werset 6. Błogosławiony i święty jest ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. A więc wyraźny tekst, który mówi, błogosławiony święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, to jest o jakieś odróżnienie, tutaj widzimy, nad nimi druga śmierć nie ma władzy, będą kapłanami i królami z Chrystusem 1000 lat. Oni nie mieli powstać w ciele ciała i krwi, jak czytamy w Biblii. Oni mieli otrzymać o wiele wyższą naturę, niebiańską nagrodę. 2 Piotra 1,4, tak na szybko, tylko uczestnictwo w boskiej naturze. Tam wprost jest taki zwrot, w boskiej naturze. Ale to też nie jest temat naszego wykładu, więc jakby wracamy na ziemię. Bo drugie zmartwychwstanie jest też wspomniane w tym pierwszym do Koryntian, rozdział 15, werset 23. Jakby nie było, jakby u Boga w rezerwie jakiegoś większego jeszcze pokładu miłosierdzia, nadziei, zbawienia, to jakby nie byłoby potrzeby tego drugiego zmartwychwstania. Ale ten werset pokazuje, że w czasie obecności Jezusa dokona się drugie zmartwychwstanie. Przeczytajmy, to jest 1 Koryntian 15, 23, druga część. Potem ożywieni będą ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego obecności. Tutaj nie ma mowy o członkach ciała Chrystusowego. O nich była mowa wcześniej. Że jako pierwszy powstanie Chrystus, głowa i ciało.
A potem powstaną, ożywieni będą ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego obecności. Czyli właśnie ta reszta niesprawiedliwi, do których Jezus, kupił. I ma do nich, jakby można powiedzieć, ma władzę nad nimi, dlatego oni do Niego należą. I inne części Biblii pokazują, że właśnie jak ten objawienie 20 rozdział, werset 6, że nasz Pan z wiernymi będą 1000 lat królować i podczas tego 1000 lat nastąpi drugie zmartwychwstanie. To będzie długotrwały proces, to nie będzie krótka chwila. Anastazis będzie trwało. Egerzis jest krótką chwilą dla człowieka. Tak jak dla tego młodzieńca z Nain. Jezus mówi Egeiro, wstawaj. I on otwiera oczy i wstaje. To jest moment. Ale już zmartwychwstanie Anastazis to jest, lepiej by powiedzieć, chociaż tak trudniej, zmartwychwstawanie. To będzie trwało w przypadku niesprawiedliwych. To będzie trwało cały okres, tysiąclecia. Bo o tym czasie też czytamy między innymi w proroctwie Izajasza. Izajasza, rozdział 26, werset 9. Izajasza 26:9. Gdy bowiem sądy Pana odbywają się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Gdy sądy Pana odbywają się, mieszkańcy uczą się i poznają, czym jest sprawiedliwość. I nie mówię w tym momencie też tego, że teraz źli unikną karania, bo Słowo Boże nie naucza o czymś takim. Po prostu nie naucza o wiecznych pękach. Ale tak, Słowo Boże mówi, że wszyscy czyniący zło zostaną dokładnie, jakby powiedzieć, sumiennie ukarani. Będą naprawiani przez różne nauki, przez doświadczenia, przez kary i albo się zmienią, no albo pokażą, że się nie nadają do życia wiecznego. I mają szansę. Mają po prostu szansę. Według Pisma Świętego Dzień Sądu i tysiącletnie panowanie Chrystusa to jest jeden i ten sam okres. To warto sobie zakodować w głowie, tak naprawdę mocno. Dzień sądu i tysiącletnie panowanie Chrystusa to jest jeden i ten sam okres. Bo Jezus będzie i królem, i sędzią świata, a święci będą i królami, i sędziami świata w tym samym czasie. I według Biblii ten czas, ten dzień sądu ma przyjść na świat niespodziewanie. Świat ma się dziwić temu. Ewangelia według Łukasza, rozdział 21, werset 34. Pan Jezus tam stwierdza, pilnujcie się, żeby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, żeby ten dzień was nie zaskoczył. Jeśli będziemy czuwać, nie zaskoczy. Jeśli nie, zaskoczy ten dzień. Będzie to wielkie zaskoczenie. Można tak powiedzieć, że ani sąd po tysiącleciu, ani tysiąclecie po sądzie nie byłoby w ogóle potrzebne. Że wszystko już będzie rozstrzygnięte w tym czasie, 1000 lat. Bo właśnie w tym tysiącleciu niesprawiedliwi mają otrzymywać błogosławieństwo od Jezusa. To jest dzień sądu ludzkości. Czytaliśmy 1 Koryntian 6:2, że tam święci sędziami byli nazwani. Święci będą sądzić świat. W objawieniu 1:6 są nazwani królami. No ale są takie wersety, które łączą te dwa urzędy i łączą te dwa okresy czasu. No to do tych wersetów się udajmy. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 1. Drugi do Tymoteusza, 4:1. Zaklinam cię przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, zarówno w czasie swojej epifanii, jak i królestwa. Tłumaczenie z tomu epifanicznego 4, strona 13. Będzie sądził żywych i umarłych, zarówno w czasie swojej epifanii, jak i królestwa.
Ale weźmy tylko to, że będzie sądził umarłych w czasie królestwa. Tu już mamy to, co nam chodzi z tego wersetu. Że sąd będzie się odbywał w czasie królestwa. Ewangelia Mateusza, rozdział 19, werset 28. Mateusza 19:28. A Jezus im powiedział: zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na 12 tronach, sądząc, sądzić będziecie 12 pokoleń Izraela. Więc na tronie chwały Pan Jezus zasiada jako król, jego apostołowie, jego wierni zasiadają jako królowie. I co oni wtedy robią? Sądzą. No i to właśnie pięknie pokazuje jedność tych dwóch okresów, królowania i sądzenia. Zasiadają na tronach, aby sądzić. I teraz tak, bo dzień sądu jest przedstawiany jako taki czas, czasami wręcz przerażający. I dzisiaj przedstawia się ten czas w złym świetle po prostu. W świetle niebiblijnym. W pierwszej księdze Kronik, rozdział 16, pierwsza Kronik 16, pewnie ten wykład powinien być na dwie części rozbity, ale zakończymy go, myślę, zwłaszcza jeżeli brat Marek będzie łaskawy. Pierwsza Kronik, rozdział 16, wersety 31 do 34. Król Dawid zachęca, to jest takie proroctwo, psalm, żeby z nadzieją czekać. Niech się weselą niebiosa, niech się raduje ziemia. Niech mówią wśród narodów, Pan króluje. Niech zaszumi morze i to, co je napełnia. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich. Wtedy radośnie wykrzykną leśne drzewa przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię. Jak czytamy w innych fragmentach, te drzewa sprawiedliwości to są sprawiedliwi ludzie. Oni się będą tak radować, będą klaskać i cieszyć się. Jeszcze kończy Dawid: wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki. Więc Pan przychodzi królować i sądzić. Dzień sądu. W tym czasie właśnie pustynia zakwitnie jak róża, wszyscy poznają Pana, oczy ślepych będą otworzone, oczy uszy głuchych będą otworzone. Uszy głuchych, nawet jest napisane, usłyszą słowa księgi. Więc nie tylko głuchych tak fizycznie, ale głusi, ślepi duchowo, symbolicznie, którzy nie mogą dzisiaj przyjąć prawdy. Tak jak no, ci z tej Laodycei jest powiedziane. Myślisz, że jesteś bogaty i wszystko ci się powodzi i tak dalej, a nie wiesz, żeś ty jest głuchy i ślepy, tak, i nagi. No więc oni zobaczą i usłyszą bardzo wyraźnie tę prawdę w królestwie. Apostoł Paweł stwierdził, że Ewangelię ogłoszono Abrahamowi. Że Abraham jakby jako pierwszy, może nie jako pierwszy, ale że Abraham usłyszał słowa Ewangelii. Tak mówi list do Galatów, rozdział 3, werset 8. Jaka to była Ewangelia? Jaką radosną nowinę usłyszał Abraham? Księga Rodzajów, rozdział 12, werset 3. Księga Rodzajów, pierwsza Mojżeszowa, rozdział 12, werset 3. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Dalej, 22 rozdział, 1 Mojżeszowa 22, 18. W twoim potomstwie, mówi Bóg do Abrahama dalej, w twoim potomstwie błogosławione będą wszystkie narody ziemi. I w tej definicji Ewangelii nie ma żadnej wzmianki o diabłach, o płomieniach, o widłach, o jakichś kotłach ze smołą. Nic tam takiego nie ma. Ale jest to, że będzie pewne potomstwo Abrahama. To potomstwo Abrahama, najważniejszy potomek, był wybierany w wieku Ewangelii. Wiemy o tym właśnie z listu do Galatów, z 3 rozdziału, wersety 16 i 29. Bo Galatów 3:16 mówi: otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi jego potomkom, jak było wielu, ale jako jednym.
i Twemu potomkowi, którym jest Chrystus. Jeden potomek, Chrystus. Ale czy tylko Jezus? No werset 29 to mówi. Werset 29, Galatów 3,29. Jeśli należycie do Chrystusa, a Biblia Gdańska, jeśli wy jesteście Chrystusowi, to jesteście potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. Także najpierw jest ten potomek Abrahama, potomstwo Abrahama wybrane, no i potem musi się spełnić to, co Bóg obiecał, że będą przez nie błogosławione wszystkie narody ziemi. Tego właśnie dokona Jezus, wierni naśladowcy Jego. Też Abraham tego dokona, a więc starożytni godni powinno im pomagać wszyscy, których Bóg do tego wyznaczy. Myśmy wymieniali dalej klasy, tak, ludu Bożego, ale to nie w tym rzecz. Pan Jezus, jest obiecane, że stanie się drugim Adamem. Drugi Adam, bo Adam był ojcem ludzkości. No, jest naszym praojcem, nas wszystkich. I Izajasz mówi, Jezus będzie nazwany ojcem wieczności. No, dla tych, którzy wybiorą życie. Niesprawiedliwi mogą osiągnąć zmartwychwstanie. Ale jeżeli chcą tego, jeżeli zechcą tego, będą musieli być posłuszni i wierni. Jezus pomoże takim osobom, ale tylko takim. Tylko tacy osiągną anastazis. Ponowne powstanie, podniesienie, pełne zmartwychwstanie. I chciałbym jeszcze jeden werset omówić, bo uważam, że bez niego byłoby to niepełne. Także czy braterstwo wyrażać się zgodę, żeby jeszcze troszkę podciągnąć? Tak. Dziękuję. Więc jest taki werset, który niektórych chrześcijan skłania do tego, żeby wierzyć, że wskrzeszenie i sąd niesprawiedliwych będzie miało miejsce po tysiącleciu. Że to będzie oznaczało tylko wyrokowanie, wydawanie wyroków, a nie ten proces tysiącletniego sądu i podnoszenia. I taki werset istnieje. To jest Księga Objawienia, rozdział 20, werset 5. Wcześniej w Objawieniu, 20, werset 4, było powiedziane o wybranych królach i kapłanach. A tu jest powiedziane, a inni z umarłych. Więc inni z umarłych, to można by dodać, niewybrani, niesprawiedliwi, ci, którzy nie należą do tych królów, kapłanów, a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwszy zmartwychwstanie. I jest tu jakby powiedziane, że inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. Dla niektórych to jest kluczowy argument, że jak możecie mówić o jakimś podnoszeniu, zmartwychwstawaniu w 1000-leciu, skoro oni dopiero po 1000 lat będą. No i zacząłbym od tego, że jeśli te słowa, a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat, jeśli są w Biblii, mówię jeśli są, do tego jeszcze wrócę na koniec, ale jeśli są, no to one się zgadzają ze wszystkim, co wcześniej powiedzieliśmy. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest mowa o anastazis. W Grece, jakbyśmy spojrzeli, mamy anastazis, podniesienie. Czyli w odniesieniu do niesprawiedliwych, to znaczy właśnie powstanie do takiego stanu, jaki utracił Adam, do stanu doskonałego, bezgrzesznego człowieka. I biorąc uwagę to wszystko, no to właśnie zmartwychwstawanie ludzkości będzie trwało 1000 lat. I oni nie ożyją, aż się skończy 1000 lat. Dopiero jak przejdą dzień sądu, 1000-letnią próbę, jeżeli okażą się wierni, to zmartwychwstaną. I to wszystko bardzo dobrze współgra z tym, co mówiliśmy wcześniej. Także oni nie odzyskają niesprawiedliwi w pełni utraconego życia, nie odzyskają jakby świętych charakterów, dopóki się nie skończy 1000 lat czasu odnowienia. Ale z drugiej strony warto zwrócić uwagę, że te słowa, a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat, to tak,
Najstarszy rękopis Nowego Testamentu to jest kodeks synajski. IV wiek naszej ery. To jest przepisany Nowy Testament, który jest zachowany. I tam nie ma tych słów. Jest werset 4 i po nim następuje słowo, to jest pierwsze zmartwychwstanie. A więc zbudzenie królów i kapłanów, to jest pierwsze zmartwychwstanie. I dalej ciągnie werset 6 na ten temat. Najstarsze tłumaczenie Biblii, bo to było tak, że Biblię tłumaczono z greki na inne języki. I przetłumaczono z greki, z pewnego rękopisu greckiego, na język starosyryjski. To tłumaczenie się nazywa Peshitta. I w tym języku, to jest tłumaczenie sporządzone w drugim wieku naszej ery. W drugim wieku, czyli przed rokiem 200. I tam, jak się spojrzy, też nie ma tego fragmentu. Jest czwarty werset i dochodzi do to jest pierwsze zmartwychwstanie, a słów, a inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat, nie ma. To znaczy, że w tym rękopisie z drugiego wieku greckim, którego użyto do tłumaczenia, też nie było tego fragmentu. Potem, jak się spojrzy, to do XII wieku naszej ery 50%, 50%, 50 na 50. Jest, nie ma. 50, w połowie rękopisów jest ten fragment, w połowie go nie ma. Ale w najstarszym zachowanym rękopisie go nie ma i w najstarszym tłumaczeniu go nie ma. Tych słów też nie ma w komentarzu do Księgi Objawienia autorstwa biskupa Wiktoryna z Patawii. A czemu go przytaczam? Bo on żył w III wieku naszej ery. Czyli od roku 200 do 300. I tam nie ma tych słów. On omawia całe objawienie. Wszystkie wersety są. Jest czwarty. Nie ma tego fragmentu. Jest dalej kontynuacja. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Niektóre te rękopisy, które mają ten fragment, podają go nie w głównym tekście Biblii, ale tak jak my czasami mamy w nowych Bibliach, takie gwiazdki, nie? I komentarz, dodatek taki. No więc to są ważne informacje. Myślę, że one pokazują, że ten fragment jest no co najmniej taki dyskusyjny. Jeszcze bym dodał, że liczbowanie biblijne potwierdza, że ten fragment nie należy do tekstu objawienia. No ale to ktoś musi być zainteresowany liczbowaniem i no uznać, że ono może coś pomóc w tej sprawie. Jest taki cały wykład na naszej stronie badaczebiblii.pl i na YouTubie. Objawienie, rozdział 20, werset 5. Problem autentyczności tekstu. To jest brata Wiśniewskiego wykład. To jest o tyle ważne, że nauka o tysiącleciu, że nauka o tym, że ludzie będą wskrzeszeni, że będą mieli szansę się naprawić, to jest bardzo ważna nauka. Bo ta nauka nas poniekąd gromadzi, jako taką społeczność też. I mądrze w tym wykładzie, który właśnie wspomniałem, mówca stwierdza, diabeł jest złodziejem. To chyba nie ulega wątpliwości. Po prostu kradnie ludziom obraz Boga, takiego, jaki jest w Biblii. Diabeł nie chce, żeby ludzie wiedzieli, jaki naprawdę jest Bóg. To jest ciekawe, że diabeł nie kradnie tych wersetów, które są o surowości Boga, o sprawiedliwości. Co najwyżej szatan je przekręci. Kiedy na przykład mówi Biblia o karaniu, to szatan dołączy w interpretacji, że chodzi o wieczne męki. Ale kradnie jakby te wersety, które mówią o miłości Bożej, te nauki, które mówią o boskim miłosierdziu. Ciekawe jest to, że ludziom jest łatwiej uwierzyć w to, że Bóg ukaże ludzi wiecznymi mękami, niż w to, że da człowiekowi szansę. Ludziom jest łatwiej uwierzyć w piekło,
niż w to, że Bóg da człowiekowi szansę. Taki jest obraz Boga wśród ludzkości. Że Bóg da szansę czasy naprawy, kiedy będzie panować sprawiedliwość, dobro, kiedy będzie na ziemi rządził Pan Jezus jako król i sędzia. To, na co chciałem już trochę zwrócić uwagę, jeszcze bym chciał to podkreślić, bo to jest też ważne. My czasami kładziemy nacisk bardzo mocny, że będzie restytucja, ale czasy odnowienia nie znaczą, że Bóg puszcza płazem jakby wszystkie grzechy. Według Biblii do pełnego zmartwychwstania, do Anastazis nie dotrze żaden grzesznik, żaden jakiś hipokryta. Nikt tam nie dojdzie z takim. Tylko ta nauka biblijna mówi, że będzie szansa na zmartwychwstanie dla sprawiedliwych, że ci grzesznicy, którzy grzeszą, którzy są tacy, jacy są, w sprawiedliwym świecie będą mogli wybrać, komu by chcieli służyć. Czy Bogu, który oferuje życie wieczne, czy szatanowi. Że każdy chętny, by służyć Bogu, będzie miał pomoc, żeby się pozbyć grzechu, żeby się pozbyć wszystkich swoich wad, żeby stanąć jako doskonały, Anastazis, i uzyskać życie wieczne. Myślę, że ta nauka jest piękna, że ona pozwala nam patrzeć na Boga w nowy sposób, inny sposób. Myślę, że ta nauka zmieniła życie też wielu osób. To pozwala patrzeć na Boga, który jest szlachetny, jest miłosierny, jest dobry. I jeśli ktoś jeszcze tego nie zbadał, to zachęcam, żeby ten temat zbadać. Bo myślę, że nauka o wskrzeszeniu i zmartwychwstaniu niesprawiedliwych otwiera oczy na boski plan, na boski plan zbawienia. A do tych, którzy znają tę naukę, którzy ją rozumieją, to mogę tylko powiedzieć, cieszmy się nią, badajmy ją, studiujmy i opowiadajmy drugim, bo to jest nauka biblijna. Dziękuję za uwagę.